Ale naprawdę Wiktor jechał bardzo dobrze na treningu i chciałbym, żeby tak pojechał też w meczu. Obserwował pan rywala w indywidualnych startach zawodników rywala na sparingach, jak pan tam ocenia przygotowanie? No też każdy się przygotowuje, wiadomo, jechali troszeczkę więcej meczy, ale no myśmy takiego komfortu nie mieli, ale musimy postawić się i jechać dobry mecz, bo wiadomo, po to się przygotowujemy, trenujemy, żeby dobrze pojechać. Weźmiemy na chwilę chłopaków na to grupowe zdjęcia, a potem pojedyncze będziemy się rozdzielać, Mogę się wrócić do domu, powiedzmy nie. I lekko. Ładnie, dobra. Tak? Tak, jest taki razy do domu właśnie, i o jaki jest nastrój przed pierwszym meczem, biorąc pod uwagę, że na terenów treningowo trochę pojeździliście, ale żadnego sparingu się nie udało, teraz Blandeka, więc w ogóle nie wiadomo, kto będzie wyglądał, więc jaki ten nastrój i nadzieje związane z pierwszym spotkaniem? Pozytywnie, trochę pojeździliśmy, może nie bardzo dużo, właśnie brakuje może tego sparingu, ale treningów sporo odjechaliśmy i myślę, że nie było tego za mało. Niestety ta pogoda, gdzieś tam nakaz Plandeki i ten sparing z Łodzią odwołany, ale myślę, że pojeździliśmy na tyle, żeby być dobrze przygotowanym do meczu. Jak pana znajomość tego grudziąckiego toru już na dzisiaj? No już lepiej, na pewno tych kilka treningów tutaj mi pomogło i gdzieś tam poszukałem tych odpowiednich ścieżek i mam nadzieję, że przełoży to się w sobotę na mecz. No proszę jeszcze powiedzieć, czego się spodziewa pan, czego się spodziewacie po tym pierwszym meczu? Pierwszy mecz potrafi napędzić, wiadomo, to nie są rozgrywki, gdzie jest 30 spotkań, tylko jest ich 14 w sezonie zasadniczym, więc każde punkty są ważne, rywal mocny na początek, więc czego tutaj należy się spodziewać jutro? Nikt nie odpuszcza nigdy i nigdzie, więc na pewno będzie to ciężkie spotkanie i musimy w każdym biegu pilnować swoich pozycji i dowozić jak najwięcej punktów, żeby na końcu wygrać to spotkanie, bo taki jest cel i na tym się skupiamy. Dając siebie wszystko i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać ten pierwszy mecz i wejść w sezon dobrze. What's your shape, about your mentality and your physio after before the season? A few words about it. Yeah, the mentality is no problem, you know. That's ready for rock, you know. I feel really, really good mentally. But the body has been tough, you know, after my big injuries in the winter. Fully fit, I feel good. We had a little crash in England for a week ago. It's still a little painful, but I was on the bike yesterday for the practice in Budgos, and it felt good. A couple of races, then I felt good on the bike, so getting ready for the first match. What is your expectation from you and for a team before the season? What do you need from the team, and what do you expect for yourself? Well, it's still very early days, you know. It's a long season, but we need to perform well. We need to do the team spirit, so everybody is doing the high level together. We need to score the point, all of us. It's very, very important. And of course, the goal is to reach the semi-final, sorry, the
into the playoff, and as soon as you're in the playoff, then anything can happen. Is this everything? Yeah. Okay.